10 zakazanych i niedostępnych miejsc na świecie. Materiał opracowany na podstawie Travelin.pl Diego Garcia. Największa wyspa brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego obejmująca położony w środkowej części Oceanu Indyjskiego archipelag Chagos. W połowie lat 60. archipelag zyskał status terytorium zależnego, a w 1966 roku został wydzierżawiony na 50 lat Amerykanom. Na początku następnej dekady amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła na wyspie budowę bazy wojskowej. Na wyspie znajduje się pas startowy, przystosowany do przyjmowania najnowocześniejszych bombowców, port morski oraz baza paliw. Z racji położenia geograficznego i prawnej zależności od Wielkiej Brytanii, Diego Garcia jest jedną z najważniejszych baz wojsk amerykańskich na świecie. Wykorzystywano ją w trakcie dwóch wojen z Irakiem oraz w czasie amerykańskiej interwencji w Afganistanie w 2001 roku. Wyspa była jednym z 33 wyznaczonych awaryjnych miejsc do lądowania dla programu amerykańskich wahadłowców realizowanego przez NASA. Aby zbudować ową bazę, należało wysiedlić zamieszkującą wyspę ludność. Od kilku lat byli mieszkańcy wysp walczą w brytyjskich sądach o prawo do powrotu na archipelag. Diego Garcia jest jedyną z pięciu baz kontroli i monitorowania systemu GPS zarządzanych przez Siły Lotnicze USA. Pozostałe cztery bazy zarządzane przez Siły Lotnicze znajdują się na Hawajach (Kwajalein, wyspie w niebo wzięcia i w Colorado Springs, Pine Gap). Obszar o szczególnym znaczeniu militarnym głównie dla Stanów Zjednoczonych znajdujący się w Australii. Pod koniec 1966 roku wspólny traktat amerykańsko-australijski wezwał do utworzenia wspólnego Centrum Badawczego Obrony Przestrzeni Kosmicznej. Cel obiektu był początkowo określany publicznie mianem badań kosmicznych. Od zakończenia zimnej wojny stacja była głównie wykorzystywana do przechwytywania i rejestrowania broni, i sygnałów komunikacyjnych z krajów azjatyckich, takich jak Chiny czy Korea Północna. Stacja była aktywna we wspieraniu wojen w Afganistanie i w Iraku po atakach z 11 września. Jedną z podstawowych funkcji stacji jest lokalizowanie sygnałów radiowych na półkuli wschodniej a zebrane informacje są przesyłane do amerykańskiego programu dronowego. Mierzgorie, miasto w Rosji zamknięte w związku z lokalizacją w nim przedsiębiorstwa zajmującego się budową obiektów podziemnych, znane także pod kryptonimem Kuzjełga, zaklęte miasto, tajemniczy obszar odcięty od reszty świata, zakamuflowana tajemnica znana tylko Rosjanom. To właśnie te elementy łączy w sobie rosyjskie miasto na obszarze Uralu. Według niektórych znajduje się tam tajne centrum zarządzania energią nuklearną, inni twierdzą, że to właśnie tam ukryty jest największy skarbiec Rosji. Klub 33. W samym sercu Disneylandu w Kalifornii znajduje się prywatny klub. Wejść do tego sekretnego miejsca mogą tylko i wyłącznie członkowie Klubu 33. Opłata to koszt rzędu 30 tysięcy dolarów. Niestety, czas oczekiwania na liście jest niewyobrażalnie długi, bo aż 14 lat. Drugi taki klub znajduje się w Disneylandzie w Tokio. Co tam się znajduje, a skąd ja mam to wiedzieć? Podziemia Watykanu. 10 metrów pod Bazyliką Watykańską, między grobowcami Starożytnego Cmentarza Miejskiego, znajdują się podziemia Watykańskie, w których mieści się m.in. grób Świętego Piotra. Chociaż miejsce jest teoretycznie dostępne, to aby dostać się do archiwum, należy uzyskać na to zgodę, a następnie wiedzieć, czego szukamy, gdyż archiwa same z siebie są niezwykle obszerne. Wejście w podziemia Archiwum Papieskiego jest możliwe, ale trudne. Strefa 51, amerykańska baza wojskowa zbudowana w roku 1955, znajduje się w zachodniej części hrabstwa Lincoln na południu stanu Nevada w strefie sił powietrznych Nellis. Dokładne zdjęcia satelitarne wykazały, że znajduje się tam jeden z najdłuższych na świecie pasów startowych o długości 9,5 km. Przychodzi on przez jezioro Grum. Około roku 2000 zbudowano drugi pas o długości 5,5 km. Przestrzeń powietrzną nad bazą uznano za najlepiej no i dokładniej strzeżony obszar powietrzny w stałych Stanach Zjednoczonych. W przybliżeniu jest to on wielkości Szwajcarii. Najpopularniejsze teorie spiskowe związane ze strefą 51 dotyczą przetwarzania i badania pozaziemskich form życia pochodzących z obiektu, które rzekomo rozbił się w 1947 roku w pobliżu Roswell. Częste są również spekulacje o samolocie hipersonicznym o nazwie Aurora, osiągającym kilkukrotną prędkość dźwięku. Oprócz tego twierdzono, że odbywają się tam badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym, kontroli pogody, podróżom w czasie itp. Urulu, formacja skalna w centralnej części Australii na terytorium północnym, kolosalna formacja skalna. Jej unikalność polega na tym, iż zmienia ona swój kolor w zależności od kąta padania na nią promieni słonecznych. To także miejsce kultu miejscowych Aborygenów. Oficjalnie jest ona dostępna dla turystów, jednakże Aborygeni starają się utrudnić samo wejście na nią, które podobno kończy się dla ciekawskich śmiercią. Giną oni w wyniku poślizgnięcia lub co dość ciekawsze, umierają na atak serca. Zakazane jest też fotografowanie wszystkich fragmentów tej formacji. Obiekt wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jaskinia Wakwitani. Jaskinia krasowa Wakwitani w południowo-zachodniej części Francji, w której w 1940 roku odkryto rysunki malowidła wykonane na ścianach w okresie Paleolitu. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1963 roku jest zamknięta dla zwiedzających. Turystom udostępniona jest znajdująca się w pobliżu wierna kopia jaskini. Zamknięcie jaskini nie zapobiegło zniszczeniom, jakie powstały na skutek działania pary wodnej dwutlenku węgla, a także wadliwego systemu klimatyzacji. Na ścianach pojawił się grzyb i pleśń. Rysunki zaczęły pokrywać się ciemnymi plamami. Obecnie wstęp do jaskini, i to nie częściej niż dwa razy w miesiącu, ma zaledwie kilku naukowców. Jaskinia została przypadająca odkryta w roku 1940 przez kilku chłopców. Czas powstania malowideł określany jest na wczesny okres kultury magdaleńskiej. Zespół malowideł zdobiący ściany jaskini pochodzi z różnych epok i przedstawia przede wszystkim zwierzęta. Na około 150 metrach korytarzy umieszczonych jest około 150 malowideł i ponad 15 tysięcy rytów skalnych. Skalne rysunki przedstawiają głównie zwierzęta roślinożerne. Biuro 39. Korea Północna. Pozornie niczym nie wyróżniający się ogromny szary gmach, obiekt budzący wiele emocji i spekulacji, miejsce, wokół którego krąży wiele spiskowych teorii dziejów. Do dziś nie wiadomo do jakich celów jest bądź był wykorzystywany ten gmach, ani nie wiadomo przez kogo. Według niektórych Podobno to tajny gabinet wodza koreańskiego, skąd steruje on wieloma znaczącymi dla świata organizacjami i przedsiębiorstwami. Handel narkotykami w Korei Północnej został zdemaskowany w 1995 roku według raportu przygotowanego w 2007 roku dla Kongresu Stanów Zjednoczonych. Kim Jong-il stworzył Biuro 39, które nadzorowało handel narkotykami, przemyt papierosów czy fałszowanie pieniędzy. Północnokoreańskie fabryki, farmaceutyczne ponoć przemianowano wtedy w laboratoria metamfetaminy. Kościół Matki Bożej z Syjonu, świątynia etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Waksum w północnej części Etiopii, wzniesiona w XVII wieku w miejscu zniszczonego wcześniej kościoła pochodzącego najprawdopodobniej z IV wieku. Obok kościoła znajduje się nowy kościół Matki Bożej z Syjonu oraz mniejsza kaplica, kaplica Tablic, zbudowana przez cesarza Hailego Salasie I w 1964 roku. Według tradycji etiopskiego kościoła w starym kościele Matki Bożej z Syjonu przechowywano Arkę Przymierza, która ma się obecnie znajdować w kaplicy Tablic. Czy tablice na pewno tam są? Nie wiadomo, nikt przecież tam nie może wejść, ale myślę, że gdyby był jakikolwiek dowód na to, że te tablice tam są, to Mosad już dawno by je miał. W końcu Arka Przymierza to największa świętość narodu Izraela i jedna z największych świętości dla. Chrześcijan. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście. Kolejny odcinek. Zapraszam Was na poprzedni odcinek, w którym opowiadałem o wpadkach i żenujących sytuacjach polityków. Bo naprawdę niezły odcinek mi wyszedł i myślę, że warto się z nim zapoznać. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie poruszam inny temat historyczny. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dajcie znać również w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek dyszki. Trzymajcie się, cześć!